Obok niego przechodzi też straż pożarna, mundur oficera straży pożarnej. Miasto Wieruszu, jak wiadomo, było w strefie ekstremicznej. Wieruszowa było od 20 do 30 km. Dobra pani zdjęcia. Ludność miasta wiedziała o zbliżającym się wojnie, lecz nie wierzono jeszcze tego. Natomiast nawet gdy wybuchła, uważano, że nawet karta szymonarna, bo taka karta była rzeczywiście silna, że nawet od Wieruszu, że na pewno zdołano się obronić. Gazeta sprzedaje gazety, handel trwa, normalne życie. W tym czasie wśród IRP była wielka miłość do mundurów i żołnierza za sobie. Przez to koniec, gdyby nie 17 września 1939, losy wojny mogły się potoczyć zupełnie inaczej. Na pewno wojna nie skończyła się w październiku 1939 roku. Nawet osoby nieprzychylne Polsce mówią, że wojna trwałaby co najmniej do wiosny 1940 roku. W porządku stara się pilnować policja. Policjant składa meldunek. Obrona Polaków spowodowała to, że Wieruszu nie zostaje zajęty, mimo że od granicy tylko jak mówię, poprzednio było 20 km. 1 września Niemcom nie udaje się wkraczać do Wieruszowa czy do wielu innych miejscowości. Ten opór jest skuteczny. Po opatrzeniu ran dowódca wyrusza dalej, by walczyć. Nakazuje usunąć uchodźców z drogi, by zrobić miejsce wojsku. Usunąć cywili z drogi! Drogi! Bardzo uchodźców! Wraz z wojskiem odchodzą też uchodźcy. Bo boją się, dołączają się wiele osób, do uchodźców dołącza się wielu mieszkańców Wieruszowa. Bo wieści są okropne. Za wojskiem wycofuje się też policja i straż pożarna. Tak miały rozkaz. Policjanty miały już stworzone. Za wojskiem odchodzą uchodźcy. Policja, straż i pozwolenie wojskowe kobiet. To jest jeszcze w zonie do walki wycofuje się. To jest pod wojny, dopiero pierwszy dzień wojna. Walczą już naprawdę, walczą polskie dywizje na Śląsku. Cała granica jest wojna. Mieszkańcy żegnają,
polskie wojsko odchodząc Wieruszowa wysadza most drogowy, most kolejowy. Jednak Niemcom udaje się... Jak wiemy z historii, tych ofiar w Wieruszowie było bardzo dużo. Na chwilę też po inscenizacji odsłonimy tablicę upamiętniające ofiary. Jeńcy wojenni. Teoretycznie broni konwencja. Nie powinni być funkcjonizowi, to są żołnierze. Jednak nie zawsze tak było. Pamiętajmy o trzech żołnierzach. Taki był los Polaków. Od pierwszych godzin wejścia Niemców, a później ten los był coraz gorszy. Niemcy po rozstrzelaniu na podstawie specjalnych list dokonują aresztowań obywateli Polski, którzy stanowią dla nich zagrożenie. To stanowią zagrożenie, inteligencja, nauczyciele, księża, policjanci, wszyscy ludzie, którzy byli patriotami, powstańcy śląscy, powstańcy wielka, całą bardzo ciężko. Tu nie ma być Polaków. Tu trzeba zrobić miejsce dla Niemców. Idą polscy żołnierze. Wykonali swój obowiązek. Niemcy nakazują żołnierzom polskim Niemcom usunąć ofiary swoich wrogów. Bandytami, przestępcami. Te słowo bandyci tak często udzielane przez Niemców właśnie pierwszy raz padły te słowa w 1939 roku. Dotyczyło to samoobrony Mogilna czy Złoczewa. Brak ubezpieczeń, głodowe racje żywnościowe, głodowe męski, masowe wywózki do Rzeszy. Sytuacja ta trochę się zmienia w 1943 roku, gdy Niemcy mają ciężkie straty na froncie obywatelem III Rzeszy i wykazać się, żeby taką folszlistę podpisać. To małe dzieci. Ludziom tym pozwalano tylko wynieść, wyrzucając ich z domów, pozwalano im tylko zabrać 20 kilo dorosłym i 10 kilo dla dzieci. Później praktycznie ograbiano tych ludzi do końca. Zabierano im wszystko. Niemcy sformowali kolumnę marszową i w symbolicznym marszu wokół rynku ludzie ci przejdą do miejsca selekcji, gdzie będą selekcjonowani na tych, którzy nadają się do pracy, mogą pracować dla III Rzeszy oraz na tych, którzy nie nadają się, czyli są niebezpieczni, są do likwidacji lub zesłania do obozów koncentracyjnych.
Takie kolumny ruszały już od 1939 roku, proszę Państwa. Już 1 września 1939 roku po spaleniu Bolesławca ludność tego miasta została właśnie zebrana w taką kolumnę i przetransportowana do Rzeszy, do pracy. Już od 1 września takie kolumny Polaków zostały wypędzane z własnych siedlisk. Pomyślcie Państwo, jakbyście się teraz czuli, gdyby ktoś, musieliście zostawić swój dorobek życia, swoje mieszkania, swoich ukochanych i bliskich i wyruszyć taką drogę, czasami ostatnią drogę swojego życia. Wydarzeń tamtych dni. To lustro do dramatycznych wydarzeń, w których cierpieli nasi przodkowie, nasi bracia, nasi dziadkowie. Jedyne, co mogę powiedzieć Państwu, to dziękuję. Dziękuję za to, jak przedstawiliście historię tamtych dni tego miasta. I jeżeli mogę jeszcze dobitniej powiedzieć, dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie naszym mieszkańcom, którzy tak świetnie statystowali, którzy tak świetnie weszli w swoje role. Myślę, że to milczenie, które było wokół tych biało-czerwonych taśm, było też podziękowaniem dla Państwa za to, co zrobiliście. I myślę, że tutaj na miejscu są jak największe oklaski dla Państwa, za które bardzo dziękuję. Wielkie, olbrzymie dzięki, wielkie ukłony. I tutaj też odniosę się do naszych gości z Kielc, z Częstochowy, do wszystkich grup.